Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z S35. Moi drodzy, dzisiaj ważny odcinek na S35, bo wiele ciekawych informacji, wiele ciekawych rzeczy, wiele rzeczy, które będę wam pokazywał, ale żeby nam się odcinek dobrze tutaj telepał, to stwierdziłem, że skoro jesteśmy po Epiku i zostało trochę grzybów, to BUM! To odbierzemy sobie trochę złota, żeby było fajnie i śmiesznie. Wkładka jest aktywna, no niech sobie będzie ta wkładka aktywna, nic jej się tam nie stanie, dobra, nawet ją wyłączę. Nic tu się nie dzieje. I nie mamy 10 milionów. Jeju, nie mam 10 milionów, żeby postawić następną kopalnię. No czuję się naprawdę źle. Może coś wiedźma ode mnie będzie chciała? Tak, oczywiście wiedźma ode mnie chce buty, jest bardzo fajna wiedźma. Sprzedamy tą ostatnią ozdobę w takim razie. Wybudujemy sobie kopalnie i moi drodzy, to jest ten moment, w którym stawiamy kopalnię 19 i możemy odebrać traktor. Moi drodzy, ile ja czekałem, żeby móc z traktorem funkcjonować? No niesamowita historia, czy prawda? Prawda, ale w końcu traktor działa. Mało tego, że w końcu traktor działa, to traktor już pozyskał ten milion dusz, będzie dalej pracował. Będzie sobie dalej pracował, w końcu zrobimy to osiągnięcie, no i koniec ze skracaniem kopalni złota, no wiecie, rozumiecie jak jest, nie? Nieprawdaż? No bo już nie mamy za co jej skracać, więc budujemy 19 i czekamy na surowce. Kolejna rzecz, którą zrobimy, to zakręcimy kołem i sprawdzimy, czy dostaniemy coś fajnego. No dostaliśmy fajny item, w ogóle możemy sobie tutaj wrzucić coś do kibelka, na przykład tą wspaniałą epicką broń. Zaraz wam pokażę, co w epika robiłem, bo robiliśmy to głównie na live'ie. Tu mamy 4 pasy tym razem do sprzedania i mamy też klatę do sprzedania. Reszta to są już epiki odłożone do kibla. Zobaczmy, czy dostaniemy jakiś kamień. Eksp, duszę, jabłko, eksp, duszę, grzyby, kamień. No same, jak widzicie, same kamienie po 14 kręceniach, same kamienie. Pytacie mnie, kiedy będzie kopalnia 20. No właśnie wtedy, kiedy zacznie koło dawać. Właśnie wtedy, kiedy koło zacznie dawać znowu kamień, bo jak na razie tego kamienia nie ma. Dzisiaj 0 surowców koła i dalej brakuje nam do kopalni 20 16 milionów kamienia. To jest 5 paczek kamienia. Gdyby dobrze siadło, to jest jeden dzień, max 2. A że siada, jak widzicie na załączonym obrazku, to nie siada. To nie będzie kopalni 20 poziom. Tu coś nam się przycięło, nie możemy sobie wejść do tornada. Co jest grane? Ja się pytam, droga groży. Tu możemy wejść, a do tornada nie możemy? To jest grane. To jest grane. No to sobie darmówkę strzelimy na co? Na bałwana i bażanta. Co to za różnica? Na to i tak nie zrobimy tego. Nic się tutaj nie dzieje. I tak nie mamy szans tego bażanta i bałwana zabić. Dokładnie, możemy go sobie przeklikać. Nic się tutaj strasznego nie dzieje. Czy ja dzisiaj wbijam level? Nie wbijam. Więc możemy sobie tutaj chwila sklepać. Moi kochani, wspomniałem wam na początku o tym, że to będzie ważny odcinek, również informacyjny. I zaraz do tego będziemy przechodzić. Będziemy sobie w międzyczasie robić miksy. Będę wam pokazywał, co tutaj zrobiłem. Co zaplanowałem sobie na następne dni, tygodnie, godziny, lata, nie wiem, dziesięciolecia, dekady, inaczej mówiąc, czy może nawet na najbliższy wiek, bo tak dalekosiężne plany mamy nawet tutaj w grze. Okej, mamy cały plecak kupiony epików do kibla na najbliższy miesiąc. Część z tych epików to są epiki z naszego magika Mariusza, a magik Mariusz ma przygotowane, prawie przygotowane, bo musimy sobie jeszcze to kupić. No ja mam znowu 10 milionów, a z koła, dobra. Koła mam tutaj, a nie podniosę, no dobra. To jest 484, a to jest 486. Halo. Ja myślałem, że to lepszy kupiłem, a to kupiłem gorszy, 486, no dobra. Zatem, moi kochani, to będzie kolejny item nasz do kibelka. Więc tak, pokupowałem sobie piczki do kibelka, pokupowałem sobie część epików, zdjąłem z Magika Mariusza i Magik Mariusz ma dla mnie przygotowany secik na przebranie się w epika. Nie, to jest przygotowany secik, wszystkie itemy 480+, broń już mam tą 480+ na sobie, natomiast resztę mam wszystko w epikach i w zależności od tego, jakie zwykłe klasy, gdzie to znajdę, to będę zakładał część epików, część nie. I plan jest generalnie taki, żeby jak najmniej zmarnować te epiki, jak najwięcej wyciągnąć z nich
surowców, to plan generalnie wygląda tak, że no najpierw czekam na kamień, bo chcę podnieść sobie tą kopalnię na 20 poziom. Wtedy, kiedy ją podniosę na 20 poziom, tą kopalnię nieszczęsną, to będę kopał nowe czarne gemy. Nowy czarny gem mam tylko w broni, to jest ten z 19 kopalni. Natomiast z 20 będę kopał nowe czarne gemy, więc te gemy stąd nie będą mi do niczego potrzebne. Czyli plan jest taki, że będę po prostu brał sobie z siebie na przykład taką czapę, wrzucał ją do kibla, po czym do kowala, żeby mieć surowce odebrane z upgrade'ów, ale również z tego epika dodatkowe te surowce dostać za rozmontowanie. Będę sobie wkładał nową czapę na siebie i nowy czarny gem do niej wkładał. I tak oto będziemy planować nasze przebranie, które mam nadzieję, no tutaj nawet po 20 na itemie, niektórych mamy po 20 statystyk na itemie. I tak będę to sobie planował w momencie, w którym dzięki temu tak naprawdę przebieram się za darmo, tak? Bo i tak epiki do kibla kupiłem, i tak będę gemy kopał, więc przebieram się za darmo, nie wydając golda na przebranie się. Gdybym to zrobił jednego dnia i pomarnował te wszystkie epiki na odzyskiwanie kamieni albo na coś innego, nie? Więc PlaySmart wygląda w ten sposób. No i kiedy my to zaczniemy? No nie wiem, no mam nadzieję, że jak najszybciej to zaczniemy, ale najpierw chcę tą kopalnię 20 i z niej kopać te gemy. Nie chcę teraz marnować surowców na kopanie gemów, dlatego też przewaliłem te grzyby na kopalnię złota, żeby mnie nie kusiło do stracania gemów i tyle. Zbieramy cały czas wehikuł czasu, jest już 1416. Możemy sobie walnąć pupila gildyjnego. Przypominam wszystkim o codziennym biciu pupila gildyjnego co godzinę jeden ataczek. Pamiętajcie o tym, bo to jest dość ważne, żeby to się tak działo, moi drodzy. Żeby to się tak działo, to jest bardzo, bardzo ważne, bo musimy tego pupilka klepać. Dzisiaj w ogóle mamy plakat, pobij przeciwnika gołymi rękami jeden raz. No dobra, pobijemy kogoś jeden raz, na przykład takiego Wintera, który jest gdzieś tu z boku, pobiliśmy go, powinniśmy zaliczyć plakat. Dobra, zaliczyliśmy plakat. Także ważne jest, żeby sobie tego pupila gildyjnego codziennie bić. Ważne jest, żeby oczywiście bić sobie portal gildii. O Jezu, co on mi zrobił z dupki? Jak on mi wjechał w moje dupsko? Moje dupsko, jak on wjechał normalnie jak rak. A my mamy 37 portal. Czy nasi szanowni przeciwnicy zwani bażantami mają już 37? Nie, 36. A jak tam Stil? Gdzie jest Stil? Halo Stil, gdzie jesteś? Stil na 38, Bażant się na nim wyżył. Bażant się na nim wyżył, Stil też ma 36. My mamy 37 i bijemy już kolejny, czyli 38 to jest wojownik, więc trochę się z nim pobawimy. Ale też nie powinno być źle. Także moi drodzy, to przebranie tych epików będzie trwało troszeczkę u nas. Nie będzie to takie, że to zrobimy na hura, bo pewnie jeszcze kilka dni będziemy czekać na tą kopalnię klejnotów na 20 poziomie. I potem zaczniemy sobie dzień w dzień jednego czarnuszka kopać, jednego czarnego gema i tego jednego czarnego gema sobie wkładać w nowy item, a stary item kibel, kowal. I tak oto będziemy starać się oszczędzać nasze surowce z epików, które mamy. Moi kochani, bardzo, bardzo wam dużo opowiadam o tym, co tutaj planuję robić na tym koncie, co robiłem w weekend, planuję robić. Nie jest to bez powodu, ale jaki jest powód? To powiem wam przy końcu odcinka, bo teraz oczywiście mamy jeszcze standardowy miksior, w którym to zrobiliśmy portale, zrobiliśmy podziemia, nie weszliśmy, zakręciliśmy kołem, nie weszliśmy do pupili jeszcze, więc nakarmimy tutaj sobie trzy pupilki, nakarmimy sobie jakiegoś pupila w świetle, ojej, ale dzisiaj jest światło, to zajebiście, nakarmimy dwa razy tylko jabłuszko, a nakarmimy trzy razy szczerbuna, bo mamy tych jabłek dość sporo. Nakarmimy trzy razy tutaj, no i niestety dla rokitka naszego jest tylko jedna truskawka. Musimy w takim razie na dzisiaj zdobyć jeszcze dwie truskawki, bo ze światła tutaj wydobędziemy tutaj z ataków. Nie jest to jakiś problem, możemy w ciemno klikać pomiń i tak wszystko wygramy, bo no wiecie, w petach my jesteśmy na takiej sytuacji, że nie musimy myśleć. Zobaczcie, jaka ta gra jest fajna, nawet taki Bluetooth nam nie podskoczy. Jaka ta gra jest fajna dla osoby, która dobrze sobie zaplanowała start rozgrywek i wszystko, to nawet takie pety mają taki etap, bo oczywiście ten etap się skończy, kiedy można będzie nie myśleć,
ale jest teraz taki szczęśliwy etap, że często, a szczególnie w świetle, można po prostu sobie nie myśleć i atakować. No i mamy nasze 5,5 tam tysiąca przewagi nad Feliurem. No zbliżamy się cały czas do tych 6 tysięcy, chcemy te 6 tysięcy mieć tej przewagi w ci. Może być problem, ale, no, ale zobaczymy. No możemy sobie jedną siłkę podnieść, bo mamy troszkę pieniążka. No i generalnie tak to wygląda, no generalnie tak to wygląda. Zrobiliśmy chwilę na Easy 500 portale, wszystko zrobiliśmy. No i teraz, moi drodzy, dla was ważna informacja. Ale taka bardzo, 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 bardzo ważna. Co się dzieje? Dlaczego zmienił się lider gildii? No to jest niesamowite. Tak, moi drodzy, to jest niesamowite. Powstajemy. Co to znaczy? To znaczy, że no zostałem szefem gildii. No zostałem szefem gildii i mogę normalnie, oficjalnie, legalnie, moi kochani, nagrać odcinek i normalnie takiego clickbaita wam strzeliłem na tym odcinku i wy już wiecie, jaki to jest zajebisty clickbait, ale to nawet nie jest clickbait, to jest prawda. Moi kochani, tak, usuwam z gildii Gimpura. Moi drodzy, tak, usunąłem z gildii Gimpura. A teraz tak na poważnie, Tomasz, zgodnie z zapowiedzią swoją, my tam z nim trochę rozmawialiśmy, przekonywaliśmy go, gadaliśmy z nim, no ale w końcu stanęło na tym, że Tomasz stwierdził, że no, musi się skupić na S36, na tej nowej klasie, szczególnie kiedy ma te swoje tańce z gwiazdami i te inne programy, no i niestety nie będzie miał czasu na granie na S35. Ustalone zostało, że ja przyjmuję gildię. No i moi drodzy, staramy się, powstajemy z kolan, staramy się odbudować gildię według starych naszych zwyczajów, czyli według tego, na czym działaliśmy na S34, według tego, na czym działaliśmy na W9, czyli pinamy dupska, ustalamy cele dla gildii, no po prostu jak ktoś był z nami na gildii na S34, to wie, jak funkcjonuje jak gildia pod moimi rządami, jest twardo, ale idzie do przodu, także moi kochani, teraz wszyscy właśnie gema kopałem, no to kij wam w oko, no. Kij wam w oko, Feliurze, tobie w oko kij. A teraz tak na poważnie, moi drodzy, to, na co głównie stawiamy w gildii, to rycki, level, aktywność i tak dalej, więc jeżeli macie ochotę dołączać do gildii, jeżeli macie ochotę wrócić do gildii, bo jesteście małymi, parszywymi zdrajcami, to piszcie w tej chwili, tak jak mówię, nazwę gildii jeszcze będziemy zgłaszać i zmieniać. Są wyznaczone osoby do ataków w tej chwili, i Salios, i Darius są wyznaczeni do robienia ataków o 8 i o 20 każdego dnia, żeby już nie było takiej sytuacji, że przez ileś godzin nie ma ataku. Są wyznaczeni oficerowie do robienia ataków konkretnych. Darius o godzinie 8 rano, Salios o 20. Laura jest od tematów informacyjnych, żeby wam wszystko wysyłać, kiedy jaki pet jest do zdobycia, kiedy co jest do zdobycia, kiedy jaki patch, kiedy jaki event, kiedy co. No i Steel jest specjalistą w gildii od Kowala, także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jak odzyskiwać córki od Kowala, to zwracajcie się do Steela w tym temacie. Także moi kochani, piszcie, Mohair Power powraca, dokładnie Mohair Power powraca, ale będzie inna nazwa. Nazwa jest już zgłoszona, aczkolwiek, no wiecie, jest weekend, więc chwilę to potrwa. Na razie jej tutaj nie zdradzam. No i zapraszam, moi kochani, zapraszam. Wszystkie osoby, które grają aktywnie i chcą grać dłużej, to zapraszam. I tak jak mówię, odbudowujemy się, idziemy powrotem po swoje. Już tutaj komentować jakieś propozycji fuzji od jednych z większych bociarzy tego serwera to już nie będę, bo mi się nawet nie chce o nich rozmawiać. Także moi kochani, ci, którzy odchodzili, ci, którzy robili dziury w tym statku, macie ostatnią szansę się opamiętać, napisać i zalepiać ten statek. To jest dla was ostatnia szansa na to, żeby znaleźć stosowne miejsce i zachować się w końcu z twarzą. Pamiętajcie o tym. Piszcie, jeżeli macie jakieś przemyślenia. A ja wam wszystkim już dziękuję, moi drodzy. Dobrej nocki dla wszystkich, bo nagrywam to w nocy. A dla tych, którzy oglądają to na YouTubie, to miłego dnia, miłego popołudnia. Do zobaczenia na strumykach na live. Siemanko i pa, pa!